Witam wszystkich, zapraszam na bitwę multi Battle. Gram tu z jakimś graczem, który się nazywa Sombra Brz. Ma 60 godzin. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Podejrzewam, że średnia, ale i tak więcej niż ja mam. O, tu źle sobie zrobiłem. No i mam taką armię, która jest taka troszkę dziwna, ale to dlatego, że po prostu jestem jeszcze mało doświadczony w Attili, więc muszę sobie jakoś pomagać. No i to mam taki sposobem na granie, że tak powiem, z jakimiś super doświadczonymi graczami. I szanse, i posiadanie szansy na wygraną jest takie, żeby po prostu wziąć i mieć w czymś dużą przewagę. No ja tutaj zaryzykowałem, ponieważ mówi się, że w Attili głównie konnica jest ważna, no więc przekonamy się. Wziąłem głównym, taką częścią mojej armii jest piechota. Mam 6 elitarnych wojowników agatyrskich. No i reszta jest taka dosyć standardowa. 2 pikinierów, 2 germańskich strzelców, czyli wziąłem dużo tych piechoty kosztem strzelców, 6 oddziałów germańskich konnych i generał szlachetcy Germanie. No i zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Już tutaj kolega kliknął do ataku. Zrobimy sobie szybkiego screenshotika wodnego. Zaraz zobaczymy, jaką ma armię. Okej, najpierw się podsuniemy. No i co on tu ma? 6 jazdy oczywiście, 4 łuczników, sarmacka brygada, ma też alanów, tak jak ja. 2 pikinierów, sarmacka brygada, sarmacka piechotę ma gorszą, jazdy ma o 2 więcej, bo jeszcze ma alańskiego wodza. Nie wziąłem. Dobra, no i zobaczymy. Coś z tego będzie. Myślę, że nie będę się opitalał. Jedziemy. Wystawimy tych pikinierów, żeby ich ostrzelał. Swoich łuczników ciągnę na bok, a kawalerię będę wspierał. No i dobrze, strzela akurat w to, co chce, żeby strzelał. Tu tak samo do ataku. Zobaczymy, jak się spiszą ci agatyrscy wojownicy. Rozproszymy tak swoją armię, żeby było ciężko. Dobra, to chyba mi się uda go dopaść. Tu niestety mnie przyszarżował, ale odpalę to. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. No to coś tutaj marnie. Nie idzie. No to właśnie tak się spodziewam, że może być to albo coś samobójczego, albo się uda. Dobra, walimy. Może z tych. Już tu widzę, że nie za dobrze to wygląda. No a spróbujmy tego wodza utłuc. Może jak zabiję wodza, to coś się uda zrobić. Dajmy tych na tą flankę. No słabo to wygląda, ale generał już tutaj jego pada. Może mi się uda go dopaść. No niestety tutaj
nie wygląda za dobrze. Ale mam tu jeszcze jeden oddział. Dobra, tutaj walka tak sobie wygląda. Nie wiem, co mnie interesuje. No, tu się troszeczkę wycofamy. Wróć tego generała. On troszkę nie wykorzystuje swoich łuczników tutaj, ale i tak czarno to wygląda jak na razie. No, wróżnąłem tu ładnie jego piechotę. To też nie jest tak źle. Ale obawiam się, że muszę zostawić trochę kawalerii na później, bo nie będę miał czym ścigać tutaj. No, nie jest tak źle, powiem wam. Generał. No właśnie, kluczem był generał. Tylko żebym teraz swojego generała nie stracił. Zostało mi jeszcze trochę jazdy. Więc jedziemy tutaj tych jego łuczników teraz. To jest najważniejsze. Dobra, coś jeszcze mu zostało? Nie za dużo. Tutaj muszę uważać na tych. No i właśnie, teraz jak rozwalę łuczników, to będzie nieźle. Dobra, tutaj jest nieźle. To jest też nieźle. Tu walimy w tych, tu walimy w tych. Gdzie jest mój generał? Jest tutaj, dobra, żyje. Goni ci, co się tak zastanawiają? Ci tutaj, ci tutaj, ci tu. Dobra, tutaj atak na tych od tyłu. Dobra, ci już spitolili, ci też. No. Całkiem, całkiem. No i właśnie, to jest jakby ryzyko. Albo przerypię kompletnie, albo coś mi się uda. Mało killsów tak naprawdę. Taką kawalerią słabo, ale jemu też się nie udało. Za dużo sarmacy katafrakci, całkiem nieźle. Dobra. To na razie tyle, bo słyszę, że oczywiście gra tak samo jak w Romku już mi tam zatwierdziła jakąś bitwę. Także idę to wyłączyć. I dzięki, do usłyszenia.